tym wypadku, ponieważ jest to problem, który musiałem rozwiązać, wymaga aerodynamiki, nie tylko wytrzymałości materiałów. Pracowałem nad tym razem z moim kolegą, profesorem Brownem, który jest ekspertem od aerodynamiki. Przeskoczę znowu tę matematykę w tym problemie. Zobaczmy tylko, jak wyglądają tak zwane linie przepływu powietrza. To są linie przepływu powietrza, to jest ten kawałek skrzydła, który jest podłączony jeszcze do reszty samolotu, ale ja go nie pokazuję, tej reszty samolotu. W sytuacji, kiedy to skrzydło leci razem z resztą samolotu, widzimy, że te linie są gładko, po prostu opływają wokół tego skrzydła. I to jest prawidłowe zachowanie się. Dzięki temu mamy tak zwany lift force, dzięki temu samolot leci. W momencie jednak, kiedy urwiemy to skrzydło, co się dzieje? Widzimy tutaj tak zwane turbulent flow, czyli turbulencję za tym skrzydłem. To wskazuje na podciśnienie, które będzie wyhamowywało ruch tego skrzydła. Jeżeli się przyjrzymy na tak zwane dynamiczne ciśnienia, jakie to skrzydło przed urwaniem i po urwaniu widzi na swojej powierzchni. Przed urwaniem to widzimy tylko wysoki pomarańczowy kolor na krawędzi tego skrzydła, ale to jest znowu prawidłowo, tam w tym miejscu cząsteczki powietrza uderzają w krawędź tego skrzydła. To skrzydło jest bardzo cienkie, jest jak nóż, bo chodzi o to, żeby jak najmniej tego oporu na krawędzi było wytworzone. W momencie, kiedy znowu urywamy to skrzydło, mamy ten kolor pomarańczowy przesunięty na całą powierzchnię dolną. Powierzchnia razy ciśnienie to jest siła oporu, czyli znowu ogromna siła oporu jest wytworzona przez fakt oderwania się tego skrzydła od reszty samolotu. Zobaczmy symulację tego momentu. Przez pierwszą sekundę samolot będzie leciał, niewidzialny samolot będzie leciał razem ze skrzydłem, a potem gdzieś w tym miejscu ono się oderwało i widzimy, tak leci chaotycznie, jak liść. Teraz zobaczmy, jakbyśmy to widzieli zza tego samolotu, leci razem, bum, i odrywa się. I tu w tym momencie zaczyna chaotycznie zmieniać swoją pozycję, wyhamowywać i po prostu lecieć tam, gdzie obór powietrza, jego grawitacja, jego inercja mu pozwala. Jeszcze raz z boku. Leci razem i w tym momencie się urywa. Jeżeli podłączymy położenie tego skrzydła w układzie trójwymiarowym, punkt ciężkości masy tego skrzydła, to jest ten pierwszy okres, kiedy leciał razem z samolotem i w tym momencie został urwany. I co widzimy? To skrzydło ma tendencję lecieć w kierunku ruchu samolotu i również ma tendencję lecieć na prawo od ruchu samolotu. Co było dla mnie dość dużym zaskoczeniem, bo widzieliśmy, że ten kawałek leżał po prawej stronie tej czarnej linii, chociaż się urwał po lewej stronie tego samolotu. Czyli to fizyka jednak tłumaczy zachowanie tego skrzydła tak, jak ono zostało znalezione. Ale co jest ważne, żeby ten ruch na prawo był możliwy, to potrzebna jest pewna wysokość, bo jeżeli nie ma tej wysokości, to ten ruch nie jest w stanie się wykonać. Za mało, potrzeba przestrzeni. Jeżeli podłączymy tą krzywą tak zwanego wolnego lotu do wysokości drzewa, to ta symulacja mówi nam, że ten kawałek skrzydła musiałby uderzyć w ziemię 12 metrów za tym drzewem, nie 111, tylko 12 metrów i uderzyłby z prędkością prawie 100 km na godzinę. Ten kawałek skrzydła to jest 600 kg. Wagi. To jest mały samochód aluminium. Gdyby on uderzył w ziemię z prędkością 100 km, to byśmy na pewno mogli widzieć zniszczenie na tym skrzydle równe takiemu uderzeniu. No nie mówiąc o tym, że jak on mógłby przemaszerować te dodatkowe 100 metrów, okay? Miałby trochę kłopot. No więc jeżeli natomiast zrobimy inaczej, jeżeli weźmiemy tą krzywą
taki sposób, żeby podłączyć się do odpowiedzi, czyli zrobimy tak zwane zadanie odwrotne. Mamy odpowiedź, czyli pozycję, gdzie znaleziono to skrzydło. To ta krzywa mówi nam, że moment urwania musi być prawie 70 metrów za tym drzewem i wysokość musi być przynajmniej 26 metrów powyżej ziemi. Tylko wtedy mamy tą przestrzeń, która pozwoli na to, żeby to kawałek skrzydła przeleciało na prawo. Wróćmy do tych zdjęć, które już znamy. To jest ta brzoza, to jest moment, gdzie ja uważam, miejsce urwania tego skrzydła miało miejsce. Jeżeli to się urwało tutaj, to już jest za tym drzewem, za tym lasem. Tutaj jest polana, to widać, że jest goła polana. Czyli w momencie, kiedy urwiemy w tym miejscu, to rzeczywiście to skrzydło ma prawo przelecieć jeszcze te 40 kilka metrów, wylądować na tej ścianie zielonej, czyli to jest taka ściana zagajnika i to ma ręce i nogi. Ale oczywiście to musi się zdarzyć na wysokości 26 metrów. I tak się zdarzyło, że właśnie ten pomiar Stavsa odpowiada dokładnie obliczeniom tej symulacji. Byłem bardzo zaskoczony, ponieważ ja nie miałem dostępu nawet do tych pomiarów, to profesor Nowaczyk robi, a propos profesora Nowaczyka, on miał tutaj przyjechać razem z nami, ale po powrocie z Brukseli bardzo zachorował. Był przez dłuższy czas w Johns Hopkins Hospital i teraz już jest w domu, już jest lepiej, ale bardzo by prosił o modlitwę o jego zdrowie. To są wnioski o moich drugich symulacjach. Fragment skrzydła samolotu TU-154M nie może urwać się na brzozie i być znalezionym 111 metrów od brzozy, gdyż według symulacji komputerowej upada na ziemię w odległości 10 do 12 metrów od brzozy. Najbardziej prawdopodobne miejsce oderwania fragmentów skrzydła jest na wysokości 26 metrów oraz w odległości 42 metry od znalezienia fragmentu skrzydła. Że raz jeszcze zobaczymy ten moment i zobaczymy to zdjęcie, to jest ta ściana tego zagajnika i rzeczywiście widać kilka cienkich drzewek, one są przegięte, połamane, czyli prędkość 40 km uderzenia w te drzewo jest bardziej prawdopodobna. Znowu, gdyby to nie była taka wysokość, a niższa, ta prędkość byłaby dużo większa, no i oczywiście nie mógłby to skrzydło polecieć na prawo. Tu jest zdjęcie, taki film krótki jednego z profesorów w Polsce, który zdecydował się zająć tym tematem dalej. Muszę powiedzieć, że zostałem zaproszony, aby dać wykład na Politechnice Warszawskiej 21 maja, gdzie się wybieram i później, dwa dni później na Uniwersytecie Jagiellońskim i dwa dni później na Politechnice Białostockiej. Także muszę powiedzieć, że jest dość duża grupa naukowców, którzy będą się teraz już tym tematem zajmowali i mam nadzieję dojdą do większej ilości szczegółów. Dziękuję bardzo.